Co się przekonywać? Mamy wynajętego właśnie kampera na weekend i jedziemy na cudowne wakacje. No i co to się dzieje? Dobraliśmy kampera, moi drodzy, jedziemy na wakacje luksusowym kamperem. Mamy ze sobą kluczyki, mamy wielkie, ogromne łoże i jesteśmy tak jakby w takim eleganckim, pięciogwiazdkowym hotelu, pokoju hotelowym, ale wszystko wam, pokażemy wam co, gdzie, jak dojedziemy na miejsce. Samochód jest bardzo duży, ma ponad 7 metrów, także będzie ciekawie się nimi prowadziło, ale jest bardzo elegancki. Bardzo ciekawa to będzie wyprawa takim wielkim samochodem, mam kamerkę. Jedziemy. Przy odbiorze spotkaliśmy naszego widza. Tak. Ma świetną rejestrację i super kamperkę, także pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, co my tu właściwie robimy. Otóż postanowiliśmy sprawdzić, jak żyje się w takim kamperze fabrycznie zrobionym i wypożyczyliśmy sobie go na weekend. Jedziemy do Czosztyna. Mega, mega się cieszymy. Jedziemy, robimy sobie wakacje, zabieramy was z nami. No i wszyscy przekonamy się, jak mieszka się w takim kamperze. Łukasz poszedł do sklepu, a ja wam szybko pokażę, co my tu mamy z przodu. Więc tak, jesteśmy we Fiacie Ducato, więc kto jeździ Fiatem Ducato, może zostawić komentarz i na pewno już zna to wnętrze. To, co mnie się najbardziej podoba, to ogromna ilość schowków. Tu jest na przykład jeden super, bo tu można trzymać sobie jakiś napój i on się tutaj chłodzi. Tutaj jest taka półeczka, tutaj jest jeszcze jeden schowek, tutaj kolejny. Tu jest miejsce, żeby sobie ładować na przykład telefon, albo jak mamy coś z końcówką na zapalniczkę, to także jest. Miejsce na kubeczek, klima, radyjko. Tu jest coś, co podobno jest fajnym gadżetem, znaczy gadżetem, taką technologią, która wspomaga hamowanie, jak się zjeżdża z góry. Jeszcze nie próbowaliśmy. Ale to, co mnie najbardziej się tutaj podoba, to to super rozproszone światło, a dzieje się tak za sprawą tego świetlika u góry, tudzież szyber dachu, okienka. Ten daszek i to okno robi super takie właśnie, widzicie sami, fajne, fajne rozproszone, takie ciepłe światło. Tutaj jeszcze będąc u góry, zobaczcie, tutaj także są schowki. Tu, cała tutaj ta góra również, to jest taka półeczka. Tam nad Łukasza siedzeniem także. Bardzo dobrze mi się tu siedzi, bardzo wygodnie. Tutaj jest coś, co u nas nie ma, czyli dwa podłokietniki. Ja mam tylko jeden. Mega wygodne, dużo przestrzeni. No super, super się jedzie. I to, co jeszcze zauważyłam, zawsze mnie to nurtuje, jest taka fajna harmonijka. Zobaczcie, i to w wielu, wielu kamperach jest wykorzystywane. Taka zasłonka, ja to nazywam właśnie harmonijką. No sami zobaczcie dlaczego. Można sobie całe okienko zaciemnić. No i proszę. Jestem pod wrażeniem tego, jaki ten samochód jest mały z zewnątrz. Przed chwileczką wysiadłem, żeby zobaczyć, no, na zakupy. Jak wracałem, to zobaczyłem, że ten samochód w niczym się nie różni od normalnego dostawczego samochodu osobowego. A tu miejsca jest niesamowicie dużo. Dużo, dużo, dużo więcej niż w jakimkolwiek kamperze albo kamperwanie, jak widziałem do tej pory. A z zewnątrz jest malutki i nie odstają na boki takie te nadmiarne zabudowy. Przyjemnie się to prowadzi. Łukasz jest szczęśliwy, bo właśnie odkrył, że również posiada dwa podłokietniki. Ej, trzymaj kierownicę! Ona sama jedzie. Cuda znaczy, wygoda, to jest totalny inny level w ogóle. Już inny jedziesz, bo super. Super. Zdecydowaliśmy się, że skoro to są wakacje, to jedziemy na kemping. Naszym kamperem. Jesteśmy w miejscowości Maniowy bodajże. Wszyscy polecali tutaj nad Jeziorem Czosztyńskim kemping Łęg. Więc jedziemy do Łęgu. Zapytać się, czy mają miejsce dla nas, czy się zmieścimy.
dostaliśmy mapkę i musimy zaparkować kampera tutaj na parkingu i pójdziemy sobie wybrać miejsce, gdzie będziemy mogli sobie zaparkować samochód. Normalnie jak Kiki świat czuje się. Kiki też tak zawsze robi. Przeszliśmy ten ogromny teren i wybraliśmy miejscówkę tu za nami. Nie jest idealna, ale jest blisko rzeki, miejsce nasłonecznione. Mamy nadzieję, że słońce jutro zaświeci. Bardzo duży jest to kemping. Tak jakby w lesie po prostu powycinali tylko parcelki. Ale dużo nie ma miejsc prostych. To jest duży minus. Te, które są, już są zajęte. Ale ładnie. Rozpoczynamy urlop. Tegoroczne wakacje są inne od wszystkich pozostałych z uwagi na koronawirusa i brak możliwości wyjazdu za granicę czy do jakichś znanych resortów. Dlatego też wakacje 2020 są pod znakiem karawaningu, czyli wszyscy miłośnicy przyczep, kamperów, kamperwanów, spania pod namiotem, biwakowania, wszyscy się łączą i w tym roku biwakują i kamperują w Polsce. Z tego co wiemy, to wypożyczalnie samochodów kempingowych, kamperów, kamperwanów są po prostu totalnie obłożone. Bardzo dużo osób bukuje i rezerwuje i wypożycza już na najbliższe miesiące. Sprzedaż kamperów również wzrosła. No i jest duże zainteresowanie z tego co widzimy, bo siedzimy w tym rynku już 2 lata. I pomyśleliśmy z Kasią, że skoro wszyscy wypożyczają kampera, to my też sobie wypożyczymy kampera. I odezwaliśmy się do naszego przyjaciela Pawła Wadowskiego z wypożyczalni kamperów Wadowscy. No i zgadaliśmy się, czy nie byłoby takiej możliwości. A że Wadowscy aktualnie prowadzą kampanię Bezpieczne Wakacje, no to wszystko się po prostu idealnie połączyło. No i dlatego też mamy teraz możliwość przebywania w tym pięknym kamperze. I pomyśleliśmy przy okazji od razu tym wszystkim osobom, które myślą nad wypożyczeniem albo nad zakupem kampera i zastanawiają się, czy to warto, czy nie warto, nie są pewni, nigdy tego nie robili, to dzisiaj ten odcinek będzie, żeby rozwiać wasze wszystkie możliwości i żebyście zobaczyli, jak się żyje, jak po prostu się spędza czas w kamperze wynajętym. Powiemy wam również o tym, jak serwisować, czyli jak obsłużyć takiego kampera, skąd wziąć wodę, gdzie ją nalać, gdzie ją wylać, jak właściwie obsługuje się tą dziwną toaletę, jak wziąć prysznic. Wszystko się dowiecie, także jeśli będziecie myśleli o wypożyczeniu kampera albo kupnie własnego, no to dzięki temu filmikowi myślę, że będziecie w stanie sobie ogarnąć taki pojazd dla siebie i nie będziecie się musieli bać, tak jak my 2 lata temu, na początku naszej podróży, jak w ogóle to działa. Zaczynamy od podłączenia kampera do prądu, bo przyjechaliśmy na kemping, gdzie jest możliwość podłączenia do prądu, dlatego też idę to teraz zrobić. Wypożyczalnia każdemu zapewnia taki koszyk podstawowych rzeczy. Znajdują się tam tabletki do toalety, wąż, którym można podłączyć wodę, przedłużacz, którym podłączymy za chwileczkę prąd, przejściówka taka specjalna do gniazdek kamperowych na kempingach, w wielu krajach potrzebna, apteczka, kamizelka, gaśnica, nawet jest pompka do roweru, bo dostaliśmy też elektryczny rower, który będziemy, mam nadzieję, jutro podróżować. To podłączamy tu. Znajdujemy się teraz w części jadalnej, można powiedzieć, takiej, gdzie tu jest właśnie stolik, jest kilka siedzeń, doszły nam obrotowe fotele przednie, kierowcy i pasażera, także robi się tutaj naprawdę sporo miejsca, naliczyliśmy tutaj 6 miejsc dla osób przy tym stoliku, także spokojnie można sobie tutaj zjeść obiadek, pograć w karty. Bardzo mi się podoba to, że ten stolik jest przesuwany, także w zależności od tego, kto co robi, albo ile jest tutaj osób, można sobie go fajnie ustawić. My mamy wersję dwuosobową, ale w wersji czteroosobowej tutaj ten stolik przekształcałby się także w łóżko. Tutaj są przełączniki, włączniki światła i zobaczcie, co się teraz wydarzy. Tu jest takie zwykłe, a teraz zaświeciły się takie małe żaróweczki, światełka, które są pozamykane w zagięciach różnych. No i robi to super klimat. Oprócz włączników świateł znajdziemy tutaj także miejsce do ładowania. Tutaj są wejścia USB, a tutaj zwykły kontakt. Dobra, za mną jest okno, nic wielkiego, może pomyślicie, ale ja nigdy nie otwierałam takich okien w kamperze, także zaraz zobaczymy, czy jest to proste i intuicyjne, tak jak wydaje się być. No nie było to trudne. Teraz można tutaj zablokować i zostanie takie uchylone, super, bardzo fajnie.
zaraz za tą częścią jadalną jest taki aneks kuchenny, fajnie wydzielony, z okienkiem, także można sobie też otworzyć, kiedy się tu gotuje. Tutaj jest kuchenka na gaz, także zapala się bardzo prosto. Podejrzewam, że w każdym kamperze jest troszeczkę inaczej. Tutaj jest na przycisk i na właśnie takie pokrętełko. No i tyle. Tu sobie będziemy gotować za chwilkę. Kranik. Super. No i to, co mi się bardzo podoba tutaj, to jest właśnie bardzo duża ilość szafeczek i schowków. Także tutaj nad samą kuchnią mamy cztery właściwie takie półeczki. My sobie już troszeczkę je zagospodarowaliśmy. Cały ten pion pod spodem, pod kranem i kuchenką jest także wykorzystany. To są tutaj takie szufladki. Każda z nich ma blokadę, także na pewno nie otworzą się podczas podróży. A tu jest taka duża szafka, w której są talerze. Takie miseczki nie tukące się, więcej kubków i garnki. W kuchni oczywiście nie może zabraknąć lodówki. Tutaj mamy bardzo fajną, dużą, pionową, stojącą lodóweczkę. Ten model kampera, w którym akurat przebywamy, posiada również klimatyzację postojową, czyli coś, o co bardzo wielu z Was pyta. Więc ten model to ma. Tutaj jest pilot do regulacji. No i kiedy jest gorący dzień, upalny dzień i na zewnątrz nie da się wytrzymać, a takie mamy ostatnio lata, no to tutaj można sobie włączyć fajną, chłodną temperaturkę i relaksować się. W każdym kamperze znajduje się centrum dowodzenia elektrycznością i w tym akurat kamperze są takie bardzo ładne srebrne zegary, natomiast są to elektroniczne urządzenia, to są mierniki i one wskazują na przykład tutaj, przyciskając sprawdzamy jaki poziom naładowania jest akumulatora rozruchowego, tego który mamy w silniku. Tutaj sprawdzamy poziom naładowania akumulatora tego w części mieszkalnej, który mamy podłączone te LEDy i USB i tak dalej. Natomiast na tym drugim zegarze wskaźnik jest wody i mamy po lewej stronie zaznaczone ile mamy wody czystej, takiej zdatnej do picia, czyli mamy 100%, mamy pełne baniaki, a po lewej stronie jest woda szara. Woda szara to jest woda po prostu brudna, ze zlewu, pod prysznica, czyli ta po prostu woda z jakąś odrobiną płynu i trochę brudu. No i kolejnym zegarem jest to zegar oczywiście prawdziwy, który wskazuje czas. Natomiast tutaj mamy regulator ogrzewania. Ten kamper jest wyposażony w piecyki truma, które grzeją wnętrze oraz grzeją ciepłą wodę, więc można zarówno pod prysznicem, jak i w kuchence mieć ciepłą wodę. No i tu są dwa pokrętła, jedną pokrętłem się ustawia, co chcemy, żeby grzało, teraz ustawiłem, żeby grzało wnętrze, może grzać wnętrze i wodę, a tutaj w tym drugim pokrętłem reguluje się poziom nagrzania wnętrza. Nie ma tutaj takiej temperaturowej, takiego wskaźnika temperaturowego, tylko jest 1, 2, 3, ale można do tego dojść i jaki numerek jest odpowiedni, żeby sobie nagrzać wodę i sobie nagrzać tutaj wnętrze. Tutaj przy wejściu mamy też łączniki, są to łączniki światła, bardziej romantycznego, mniej romantycznego, jest też światło na zewnątrz, więc jeżeli siedzimy wieczorem przed kamperem, to tam możemy sobie włączyć światło oraz jest przycisk do takiego podestu wysuwanego. Bardzo łatwe, bardzo proste urządzenie. I tutaj jest też zamontowana blokada, bo z takim podestem nie można jeździć. Raz, to jest nielegalne, a dwa, to jest niebezpieczne. I większość samochodów ma zamontowaną elektroniczną blokadę, czyli nie da rady wystartować silnikiem, jeżeli ten podest jest wysunięty. Ci, co nas znają od jakiegoś czasu, wiedzą, że Kasia lubi mieć wszystko poukładane i posprzątane i coś takiego jak buty po prostu tak luźno rzucone na wycieraczce, to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Pomysłowi inżynierowie, którzy projektowali tego kampera, pomyśleli o takich Kasiach, instalując półkę na buty zaraz przy drzwiach. Więc można sobie zamknąć buty i po problemie. Zapraszam Was do sypialni. Jest to, słuchajcie, pokój. To po prostu pokój. Normalnej wielkości, malutka sypialnia, w której jest prysznic, toaleta, wielgachne łóżko, ale ono jest niepościelone, bo my wypożyczając kampera nie zażyczyliśmy sobie nawet cudzej pościeli, więc wzięliśmy swoją. Więc żeby było ładnie, to teraz klasne pościele. Znacznie lepiej, prawda? Mamy swoje podusie, swoją kołderkę, łóżko bardzo wygodne. Jak otworzy się te drzwi i domknie dalej, to jesteśmy oddzieleni od części mieszkalnej, to jest część sypialniana. Taka toaleta jest, no, podobnie wygląda jak toalety w domu, natomiast jest to troszeczkę inne urządzenie, bo tutaj
pod spodem jest taki plastikowy zbiornik, on się nazywa kasetą. Jego się opróżnia w takich specjalnych miejscach. Natomiast no tak, do tej kasety trafiają wszystkie skarby, które zostawiamy w toalecie. To ogólnie nie jest trudna obsługa tego tutaj urządzenia. Spłuczka jest na przycisk, natomiast tam na dole jest taka klapka. I jeżeli ktoś nie wie, nigdy nie był, to może mieć trudności z odnalezieniem przycisku, który uwalnia klapkę, czyli pozwala, żeby te wszystkie skarby wpadły do skarbca. Więc ja pozwolę sobie użyć takiego kawałka papieru jako imitacji skarbu. Wrzucam go tutaj. Tutaj, moi drodzy, jest taka dźwignia, którą jak poruszymy, to kasetka się otwiera, skarby schowane, zamykamy. Natomiast tutaj jest przycisk do elektrycznej spłuczki, więc wystarczy po prostu nacisnąć przycisk i jak w samolocie woda się będzie lać. O. I później można uwolnić tą kasetkę, jeszcze raz spuścić wszystko. Od razu uprzedzając wasze pytania, muszę wam powiedzieć, że to nie śmierdzi, nie ma tu jakichś nieprzyjemnych zapachów. Dzięki zastosowanej specjalistycznej chemii do toalet, te zapachy się neutralizują i bardzo ładnie pachnie lawendą na przykład. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, żeby tą kasetkę, czyli ten zbiornik wypróżniać regularnie, co dzień, co dwa dni, żeby tego nie przewozić za długo, bo no, potem już może zacząć pachnieć nieciekawie. Natomiast jeżeli to się regularnie czyści, to nie ma żadnych problemów, można działać. Prysznic nie wymaga jakoś specjalnie instruktażu. Jest to zwyczajny, bardzo podobny prysznic jak macie w domach. Po prostu jest składana kabina, zasuwamy za sobą, żeby nie nachlapać. Natomiast jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to, że tu jest ograniczona ilość wody, więc nie można sobie pozwolić na taki długi prysznic relaksujący, polewać się po ramionach wrzątkiem. No niestety nie, takie rzeczy w domu. Na kempingu i na wczasach musimy pamiętać, że ten prysznic jest taki, no taki szybki prysznic. Naoblać się, namy zlać i tyle, bo no ta woda się po prostu skończy szybko. Dlatego olbrzymim plusem jest właśnie zatrzymywanie się na kempingach, gdzie zazwyczaj można dowoli tej wody używać. Nie zawsze, bo czasami są prysznice na monetki albo na żetony, ale dużo kempingów ma jednak takie prysznice właśnie z nielimitowaną wodą, no i wtedy jest czas na porządną kąpiel. Jest wszystko taki, tak jak normalnie w takich Airbnb apartamentach, więc no ja po prostu czuję się jak w takim wynajmowanym malutkim apartamencie z aneksem kuchennym, z osobną sypialnią. Można zasłonić rolety, włączyć sobie tutaj te LEDy, zasunąć górę tak, żeby było ciemno, nastrojowo. Cudowne, na weekend polecam. A po tym całym oprowadzaniu i po tym wszystkim możemy sobie usiąść wygodnie w fotelu, otworzyć zimne piwko i delektować się nim w wspaniałym, cudownym kamperze. Na zewnątrz lekko pada deszcz, a tu nam jest wspaniale. Jaki widok na gwiazdy będzie. Cudownie. Polecam. Witajcie w kolejnym dniu. Zaczynamy go. I zaczynamy go śniadankiem. Jajeczniczka już prawie gotowa. Patrzcie, jaki tu jest widok. Cisza i spokój za oknem jednym. Tutaj również, no wakacje po prostu. Czy nam się dzisiaj pogoda poprawiła? Tam jest strumień. Śniadanie do łóżka. Dla jest. Mojego męża. Wakacje. O, proszę jakie bardzo. Wakacje, dziękuję. Wspaniale. Słońce świeci. Tutaj nam wpada przez ten, przez to okienko. Super. Rzeka szumi za oknem. Cudownie. Pyszne. Nie mogło być lepiej. Rozpoczęliśmy cudownie weekend. Fantastycznie jest. No, 5 star. Polecam. 5 gwiazdkowy. Polecam. Wynajmujcie kampery. Jedźcie na biwaki, na kempingi.
To pożyczyliśmy teraz kampera na weekend, tak tutaj jak macie, z prysznicem i z ozdobną łazienką. A jutro jedziemy na termy, bo dziś otwierają termy te, no, baseny i różne rzeczy, a tu są w górach termy. Ha, takie wynajęcie kampera, tak jak ten elegancki, co my mamy, czy tak jak wy macie. Bierzemy teraz nasze rowerki i jedziemy nad jezioro. Mamy jeden elektryczny, który pożyczyliśmy w wypożyczalni kamperów w Watowcy Kampery, a drugi mamy nasz składany rower, który kupiliśmy w Medjugorje. Więc będziemy się z Kasią zmieniać, ponieważ ja też bym chciał sobie pojeździć na elektrycznym. Dobra, kiedyś się kończy, tak też kończy się nasz pobyt na kempingu i w tym kamperze. Spakowaliśmy wszystkie rzeczy do szafeczek i teraz jedziemy na serwis. Pokażemy wam, jak się serwisuje kampera i jak trzeba, no, przygotować kampera do oddania do wypożyczalni.
Teraz zrobimy serwis kampera, nie będziemy go naprawiać, tylko wylejemy wodę. Serwis oznacza wylanie szarej, nalanie czystej wody oraz opróżnienie kasetki, czyli toalety. Teraz mam taki kluczyk, którym otworzę zbiornik na szarą wodę. W różnych kamperach są różnie wajchy, pokrętła, czasami nawet elektryczne są to takie zawory. W tym mamy kluczyk, odkręcam i cała woda szara wyleci. W tym czasie sobie napełnię wodę czystą. Teraz nalewamy czystą wodę do zbiornika. Tu mamy taki zawór specjalny. W większości kamperów one są właśnie zamontowane gdzieś na lewej albo na prawej stronie. W tym modelu jest on zamknięty na kluczyk. To są takie kluczyki uniwersalne do wszystkich zamków zewnętrznych, poza tymi drzwiami. I przekręcamy, oczywiście otwieramy ten zaworek i tutaj nalewa się czystą wodę. Wkłada się węża, który jest na przykład na stacji serwisowej albo węża, którego mamy z tyłu w zestawie. No i w zasadzie tyle. Zostawia się to tutaj i czeka, aż się woda napełni. Zbiorniki w tego typu kamperach mają około 100 litrów, czasami więcej, czasami nawet 200. No i czas napełniania od wody, no to jest w zależności od ciśnienia oczywiście, ale to jest 10, mniej więcej 5-10 minut. Nie ma tutaj żadnych oznaczeń poziomu napełnienia, po prostu trzeba czekać i słuchać, aż się woda zacznie wylewać. Jak się woda zacznie wylewać, trzeba zakręcić kran, wyciągnąć węża i tyle. Z drugiej strony kampera są takie magiczne drzwiczki. Jak je otworzymy, to tutaj jest taki tajemniczy zbiornik, pojemnik z taką długą rączką. To jest, słuchajcie, kaseta. Tak to się nazywa. To nie jest kaseta magnetofonowa, jest to kaseta toaletowa. I taką kasetę, tutaj w środku są po prostu nieczystości z toalety. Jak widzicie, wszystko jest czyściutkie i tutaj się nic człowiek nie brudzi, więc to nie jest nic nieprzyjemnego do robienia. Niektóre kasetki mają taki fajny uchwyt i po prostu są jak walizki na kółeczkach. Można po prostu sobie wygodnie pojechać i wypróżnić. Co jest ważne, trzeba po prostu w odpowiednie miejsce wylać taką zawartość, ponieważ tam jest dużo chemii, która szkodzi środowisku, więc to nie można po prostu tak sobie na zbiornik, do zbiornika na szarą wodę albo do jakiejś kratki ściekowej, albo do gdzieś jakiegoś rowu wylać, bo to jest naprawdę bardzo szkodliwa chemia dla środowiska. Więc jeżeli nie jesteście pewni, to trzeba się zapytać obsługi, gdzie jest wylewanie kasetki. Tu na przykład nie jest to oznaczone w ogóle nigdzie, więc poszedłem, zapytałem się pani i pani powiedziała, że tam pod spodem jest taki jeden właz, jego się otwiera i tam się wylewa kasetka. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo powinno to być gdzieś tutaj na przykład, ale no jest jak jest. Dobrze, że w ogóle jest. Podczas wylewania pamiętajcie o tym, że tutaj jest taki magiczny przycisk, który odpowietrza zbiornik, dzięki czemu się zdecydowanie łatwiej opróżnia i szybciej, więc podczas wylewania trzeba po prostu go wcisnąć i obrócić kasetkę. Tak. Przepłuczemy teraz tą kasetkę, zaczynamy wlać trochę wody, zakręcić wszystkie zawory, potrzepać tym trochę i wsunąć nadmiar wody, przyciskając oczywiście przycisk. Zamykamy, ale to nie koniec jeszcze przygód. Teraz naleję trochę wody i zaraz wam powiem dlaczego. O, troszkę wody nas zostawiamy. Węża tam chowam, to zamykam. Wracam z moją walizeczką do kampera. Teraz wrzucamy tabletkę. Jeżeli nie macie tabletki, to może być płyn, ale ważne jest, żeby trochę wody tam właśnie było, żeby ta tabletka miała się w czym rozpuścić. Wrzucamy jedną, zamykamy i gotowe. Na zakończenie serwisowania nie zapomnijcie o tym, żeby umyć ręce, ponieważ różnie bywa z czystością różnych stacji serwisowych, więc dla swojego bezpieczeństwa i swoich bliskich lepiej umyć ręce. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o serwisowanie kampera. Jak widzicie, jest to bardzo prosta sprawa. Wylewamy, nalewamy, opróżniamy, myjemy rączki i w zasadzie wszystko jest zrobione. Tak. Przygotowanego kampera można odwieźć do wypożyczalni, no i po prostu skończyć swój urlop.